kochani, to ja wasz Wojtas. Ja wasz miły Wojtas. Jak nie trzymać kostki, tak, bo dużo jest mówienia, jak trzymać prawidłowo kostkę, jak żeby zarobiliście, żeby było fajnie. Jak nie trzymać właśnie, jakie są efekty złego trzymania kostki, nieprawidłowego. Oczywiście to jest tak, co gitarzysta to jest też powiedzmy inna szkoła, ale wyjściowe, jakby takie można powiedzieć, takie studenckie, czy jakby to powiedzieć, takie takie ogólne założenie musimy znać, żeby móc je później łamać, nie? Więc tak, jak nie trzymać kostki? No, jak nie trzymać? Na pewno nie trzymamy w ten sposób, że łapię go za czubek i sobie teraz miziam. Słyszycie, co się dzieje? Nie dość, że jest takie klikanie, to jeszcze uderzam. Widzicie, co się dzieje, jak trzymam tak, to nie dość, że jest takie klikanie po strunach. Słyszycie, takie tak strasznie głośne, to jeszcze jest tak, uderzam w korpus. Jakby ktoś tam, halo, kto tam? Nie mówiąc o tym, że, no akurat mi nie wypadło, ale nie mówiąc o tym, że generalnie jak trzymamy sam tutaj za krawędź, to po prostu piórko wypada. Bardzo często jest tak, że po prostu gramy, dobra, nie chcę, żeby mi spadło, ale gramy. O, no nie chciałem, żeby mi spadło, ale spadło. Że po prostu piórko się wysuwa z rąk, z palców, no nie? To jest pierwsze, jak nie trzymać, po prostu nie za czubek. Na pewno nie trzymać, oczywiście to zależy, co chcemy grać. Nie trzymać na przykład za tą ostrą krawędź. Nie grać tym płaskim, tym. Słyszycie, jest bardzo nieprecyzyjny atak. Jest taki szuranie. Jak mamy jakiś akord? Nam zależy, żeby było takie. A nie takie. Poza tym w piórko wpada też. Czyli po prostu nie gramy tą powierzchnią zaokrągloną, ani żadną inną. Nie gramy na przykład tym narożnikiem, też nie gramy. Najważniejsze właśnie jest to, żeby trzymać tak, żeby ten czubek był w akcji. Dobra, ale mówimy o tym, jak nie trzymać. Kolejną rzeczą jest to, żeby na przykład nie trzymać w trzech palcach. Są tacy, którzy trzymają w trzech palcach pierwszy, drugi, trzeci. I teraz przez to mają w ogóle sztywną rękę. Bardzo usztywnia to wtedy rękę, ponieważ tutaj mamy wtedy, tutaj się nam rusza, a powinno nam się ruszać z palców, prawda? Nawet ciężko wtedy zagrać jakiś szybki galop, jak my chcemy, jak mamy w trzech. Widzicie, pauzy są i przerwania. Wtedy ciężko nawet trafić strunę, bo nie mamy punktu oparcia. Mamy tylko tutaj, tylko nam galopuje ta ręka, prawda? Nie ma precyzji. Czyli to właśnie nie trzymamy w dwóch, przepraszam, nie trzymamy w trzech palcach, prawda? To jest bardzo istotne. Na pewno też jest tak, że nie trzymamy pod zbyt dużym kątem. Czyli na przykład jak mamy strunę, myślę, że coś będzie widać. Jak mamy strunę, to nie trzymamy tak, żeby w ogóle prostopadle, prawda? Absolutnie tak nie trzymamy, bo to nie jest tarta, gdzie piłujemy. Za to nawet nie damy rady za bardzo jakoś tak po ludzku grać, bo wtedy takie jest piłowanie. No jest bardzo szuranie i jest takie mało precyzyjne. No to myślę, że to takie podstawy, jak nie trzymać kostki. Na pewno nie trzymamy tak, że wszystkimi palcami, nie? Im więcej palców, tym jest, tym gorzej. Tym po prostu to jest w ogóle nie do ogarnięcia wtedy. Tak samo nie trzymamy kostki tutaj na strunach przy mostku.
dźwięk jest taki, chyba że tak wymaga utwór, nie wiem, jakieś takie powiedzmy wymagania są powiedzmy artystyczne, prawda, to wtedy ok. Ale generalnie nie trzymamy tutaj kostki, nie trzymamy, tutaj też nie trzymamy, nie trzymamy tak, bo to nie jest jakiś karabin, prawda. Nie trzymamy tutaj. Tak samo no nie trzymamy kostki tutaj na... Tutaj przy gryfie. To znowu jest jakiś... O, krótca pysk! Wszystko leci. Słyszycie, jest taki... Taki jest miałki dźwięk, taki, no, trudno określić. Poza tym uderzamy cały czas w podstrunicę, prawda? Także... No myślę, że tutaj, że to w miarę tak jaskrawo to wszystko to wyjaśniło. Na przykład tak nie trzymamy tak, są różni ludzie, którzy na początku nie wiedzą, jak generalnie w ogóle się ogarnąć i kombinują. Ale dobra, to są moje uwagi. Jak macie jeszcze uwagi, jak nie trzymać kostki, to piszcie w komentarzach. A ja spadam, ziomeczki kochani, po prostu na razie, tylko do zobaczenia na